Jedzie Tomek, jedzie wybawca, ja już bag odkręcam. Ciekawe ile tego paliwa przywiózł. Siema Tomek, nie wiedziałem, że Fireblade na gumie pali... Pół litra na 100. No, gdzie? Kurde. 6 litrów było i wszystko wydoiło, nie? Ale z Inowrocławia tu? Aha, 6 litrów jedzie jak muszę. Ale no powiedz, Jarek. Przedwczoraj 5 litrów nalałem i 2 litry jeszcze z garażu. Ale wiesz co, może pierwszy nalejemy, może zakręci, bo zaczęła kręcić. Patrz, a nikt się nie zatrzyma, żeby pomóc. Oni się z tego cieszą, że tak. Masz problem. Brawo! A ile wziąłeś paliwa, Tomek? Litr! Litr. O, wypas! Piątkę? Nie, no tam nie wyszło. Na bogato. To ci blikiem przeleje. Za 10. Ja nie jestem taki rozwinięty. Co? Ja pieniądze w skarpecie trzymam. Aha. Uważaj. Każda kropla na wagę złota. A co to jest za paliwo? Nafta. Nafta. Czy ropę dałeś? Śmiga po tej nafcie jak trza. No naprawdę, powiedz, kurde, zrobiłem ileś, no nie, no sporo na tym kole, nie? I o, wydoiło całe sporo, paliwo, nie? Kurde. Ja nie wiedziałem, że to tyle łoi. W szoku byłem. No to teraz, ale czemu się akumulator wydoił? To wszystko naleci tam. A stanie trzeba? Jarek, przy czym masz stanie? No. Bo stary. Nowy, no nowy akumulator, od kwietnia. Poczekaj, poczekaj jeszcze może trochę. Myślisz, że już doleciało? Odpalam. No to jednak ten Nimbus. Leku, odpalamy, no. Jak cebulę, Tomek, nie? Skąd ty to znasz? Cebula to tylko się obrócą koła i już odpalone jest. Tak? No możemy popchać. Ale nie popchamy, bo paliwa jeszcze nie doleciało. Akurat na jedną śrubę tylko skręciłem. Siedzi? Siedzi! Chyba od tego. Jak od tego? I nawet specjalnie mocno nie skręcałem, bo wiedziałem, że coś jest nie tak. Ale nowy akumulator, a i tak go ładowałem jakieś 2 tygodnie temu, bo się wydoił. No, to coś prąd kradnie. Prąd? No. Albo coś prąd kradnie. Sąsiad. Co? Skąd kable? No od ciebie. W sceniku. Aha. Gdzie? W Poznaniu. Ale naprawdę? Nie wziąłeś? Wziąłeś. A co jaja robi? Całe szczęście, że mam Tomka, nie? I Forda Tomek ma. No, zablokujemy tylko ulicę, ale będzie ok. Dobrze, że przywiozłeś piątkę, bo jeszcze porównanie wydechów chcemy odcinek nagrać. Ciekawy, który lepszy, Tomek. Ocenisz? No pewnie, bo Regina nie może oceniać, bo ona to pewnie, wszystko ocenia na... MT,
MT10. Tomek, ty oceniasz dzisiaj. Kato, jadę oglądać samochód. Teraz? Jak Kuba wróci, bo jeszcze jest na dworzu, zje obiad. Nie no, to chwila, moment ten odcinek. Nie no, na spokojnie. Przyznaj się, co zrobiłeś ze scenikiem. Skończył się. Co, nie ma dojścia? No właśnie, nie ma. Nie załapiesz? To chociaż ja będę trzymał, dobra? Tomek. Ja będę trzymał. Dobra, spoko. No, da się to wyciągnąć? Nie da się, no, nie trzymamy. Było, bo... Ja będę trzymał. Będzie potrzebował więcej rąk. Dobra, dobra. Trzymasz? Dobra, to złapał. Ja będę palił. Tomek odpala Forda. Ze względu na to, że niedziela 250. No dobrze. I tak tanio. I tak tanio. No po znajomości. To skręcimy się disco i kręcimy odcinek. To trzymajcie się, uratowany jestem. To co, zabijamy. Dzięki, że wbiliście. Może do następnej niedzieli wtedy. Dzięki, Tomek. To ci tego blika tam zrobię, nie? Dwa koła, przelej. To wiesz co, jeszcze jakbyś czapeczkę włożył do plecaka, to już by było zupełnie zawodowe. W plecaku już też ten pierwszy nowości nie jest. Nie. W plecakach już tylko wypadamy w celach. Trzeba kupić gdzieś. No zobacz, jaki plecak mam fajny. Z dziurą. Ale ostatnio nie miałeś, czy miałeś? Miałem. No. To lecimy. Un. Na razie. Nara. Z filmików znamy. No tak. Do następnego. Do następnego. Nie jedźcie za szybko, jakby paliwo mi się skończyło. Słuchajcie, no sytuacja uratowana, dobrze, że Tomek był. Tak dzwoniłem do Radka, to nie odbierał, Sława w ogóle wyłączony telefon. No mówię, trzeba posprawdzać te ładowanie i w becie, i w pajerce. Coś albo kradnie prąd, albo nie jest to ładowanie takie jak potrzeba. Regulator napięcia na pewno jest dobry, tutaj w pajerce. Klakson jest. Może zrobimy wojnę na klaksony. Masz klakson? Patrz, się cieszy, bo ma lepszy. Mój lepszy!